Hej, hej, witajcie w kolejnej odsłonie Settlersów. Żeby było szybciej, zaczynam od razu. Mamy drugą misję dostępną. To już jak najszybciej uruchamiamy całą zabawę. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie można pokazać bardziej skomplikowane zarządzanie, czyli kolejne. Dolina Nilu. Zobaczymy, jakie mamy Dziki zadanie. wiatr szumiał nad głowami, szepcząc w dziwnym języku, który rozumiał tylko on sam. Ten ląd był tak jałowy i suchy, jak nasza ojczyzna po wielu latach suszy, lecz także dużo cieplejszy. Albo ocieplenie klimatu było w tej części świata dużo wyraźniej? Dolina Nilu. Ciepły wiatr Oczywiście szumiał. zadanie, dotrzyj do portalu, zaraz sobie sprawdzimy, włączymy minimapę, gdzie ten portal jest, a jest tutaj, więc będziemy musieli, o już widzimy jest granica innego terytorium, więc będzie już przeciwnik po raz pierwszy, będziemy mieli tutaj przeciwnika. Okej, dobra, czyli teraz tak, tu trzeba gdzieś ustawić produkcję. Jakieś zagłębie drzewne. Widzę, że tutaj tych miejsc, gdzie można cokolwiek posadzić, wcale nie jest dużo. Zobaczcie, dużo jest piasku. Tu trochę zielonego, więc tutaj byśmy chcieli mieć zdecydowanie nasze pierwsze. Tak, tu posadzimy, znaczy postawimy drwala. Obok postawimy leśnika. Tutaj obok też leśnika. Jeszcze jednego drwala. I myślę, że z tej strony będzie w sam raz jeszcze jeden drwal. Dobra, czyli mamy 3 na 2. Niech nam to wszystko łączą. I od razu możemy postawić tutaj chatkę rybaka za, że tak powiem, za rogiem. Tutaj będzie miejsce na tartak. Na razie niech nam jak najszybciej zbudują to, co mają tam zbudować. I będziemy mogli rozbudować się dalej. Zresztą tak, wyślemy tu zwiadowcę, żeby zobaczyć, jaki tam teren jest. Na pewno tu trzeba, już mamy strzałki tędy, więc trzeba tutaj jak najszybciej rozbudowywać terytorium. Też spróbujemy. O, nie ma, nie mogę postawić tutaj drogi. Okej, będziemy musieli pójść tędy. Też nie mogę. Czyli musimy najpierw wyciąć tutaj. Wyciąć tutaj las. No dobrze, niech i tak będzie. Niech nam wycinają tutaj las. Dobra. Od razu też podłączę. Podłączę tu i wyślę zwiadowcę. Niech zobaczy, co się dzieje. I tak samo tutaj, jeszcze jednego zwiadowcę, niech trochę pochodzą. Dobra, przyspieszymy czas na maksymalną prędkość. Mam nadzieję, że trochę desek nam jeszcze zostanie. Powinno starczyć. Zobaczcie, jak tak szybko to momentalnie budują wszystko. Mamy chatę rybaka. Rybak już idzie. Tutaj mamy chatę drwala. Drwal zaraz też się pojawi. Już idzie. Okej, niech budują, niech budują. Tutaj my odkrywamy, tak. Tu mamy kamienie. O, tu trzeba zobaczyć. Dokładnie tu trzeba zobaczyć, jakie mamy złoża. Wyślemy tu geologa. Jest, chaty poukańczone, drwale tu już będą szaleć. Mamy węgiel tutaj, proszę bardzo. Dobra, zwolnimy trochę czasu, żeby zobaczyć, co tu się dzieje. Tak, myślę, że tutaj można by postawić. Tak, bo tu warto by się rozbudować, chociażby ze względu na te złoża kamienia. I być może tutaj na te kopalnie dodatkowe. Więc nie ma co się obijać. Tutaj też pobudujemy strażnicę. No, tutaj usunę te
Mamy węgiel, dobrze. Ten drwal zaraz będzie też szalał. Ile mamy desek? 26, dobra. A, panie leśniku, no nieładnie pan to zrobił, to miało być moje miejsce. Halo. No tak to się nie bawimy. Dobrze, to budujemy teraz tutaj tartak w takim wypadku. Nie chciałbym tam się pobudować, to musimy zrobić to tutaj. Nie jest to optymalne, jak widzicie, bo będą krążyć tutaj z tymi deskami w tym i z powrotem. Ale do czasu, w razie czego pobudujemy tutaj kolejny. Okej, trochę przyspieszę czas, niech nam żołnierze się tutaj rozbudują. Dobra, koszary są ukończone. Tu widać, że jest węgiel, więc na razie zaznaczę sobie, że to może być kopalnia węgla. Okej. I przyspieszymy znowu trochę czas. Niech nam nasi wojacy zajmą budynek jak najszybciej. Mamy. Dobrze, więc od razu kolejny tutaj budujemy. I trzeba będzie wysłać zdecydowanie tutaj geologów, żeby nam tu posprawdzali, co się dzieje. Jeden i drugi, bardzo ładny budynek wojskowy obsadzony. No, mamy od razu miejsce na dalszą rozbudowę. Myślę, że tu konieczny będzie kolejny, żebyśmy mieli dostęp do naszych kamieni tu. Zresztą widać, tu też można tędy dojść. Można z dwóch stron dojść do portalu. Okej. W sumie to jest puste. Możemy na razie wyprowadzić żołnierzy, bo tutaj nie muszą oni w ogóle przychodzić. Złoto też nie musi być tu wysyłane, bo nie ma po takiej potrzeby. A tu możemy od razu postawić kamieniołom. Będzie miał blisko w miarę do kamieni, nawet jeśli nie jest pan poza granicą, będzie je zbierał. Więc powinny już tutaj być zbierane. Jak najszybciej zresztą. Dobrze, i tutaj też rozbudujemy się w tym kierunku, żeby zobaczyć, jakie tu mamy złoża dodatkowe, no bo zakładam, że tu będzie nadal węgiel. Zresztą widać, że ten węgiel tutaj jest. Może ja wyrzucę ten budynek, a postawię dokładnie tu jedną kopalnię. Będzie dużo lepiej, bo ona ma wtedy z zasięgu wszystkie te złoża. Okej, tu brakuje, widzę, jeszcze jakiejś chatki leśniczego, tak, żeby nam szybciej te drzewa tutaj rosły. Okej. W miarę to normalnie już teraz wygląda. Nadal nie mamy produkcji desek, więc trzeba jak najszybciej ten tartak ruszyć. Czekamy na kamienie. Idą kamienie, ale idą powoli, dobrze. Tutaj mamy żelazo. Okej. Czyli w tym miejscu mamy rudę żelazo. No dobrze, niech chłopaki to posprawdzają. Wszystko ładnie. Ja sobie jak najszybciej tu podłączę drogę. No błąd, bo nie tak drogę tu chciałem podłączyć, tylko tam tu. Żeby do tartaku było blisko. Będzie wtedy szybciej nosił nam te kamienie może. Jak się obudzą, że tu można przenieść. No to ciekawe. Kamienie czekają, a nikt ich nie nosi, tak? Czyli to jeżeli wyszły wcześniej, to po prostu czekają, aż tą drogę ktoś ruszy? Nie, nareszcie. Ktoś pomyślał, no dobra, zaskoczyło.
Budynek ukończony koszary i tutaj też ukończony koszary. Teraz poczekamy na naszych żołnierzy. Aż tutaj ładnie. No, zobaczcie, zabrakło drzew, kurde. Muszę zastopować jednego drwala, bo na razie za ostro pracują. Koszary mamy obsadzone, super. Od razu tu postawię kamieniołą. No, w końcu zaraz będziemy mieli... Będziemy zaraz mieli tutaj... Gotowy tartak. Rozszerzając nasze granice w kierunku północno-zachodnim, po raz pierwszy napotkaliśmy autochtonów. Skóra tych ludzi była dużo ciemniejsza niż naszych marynarzy. Wnioskując z języka i odzienia obcych, znaleźliśmy się w Dolinie Nilu, ale to było zupełnie niemożliwe. Niestety, tutejsi ludzie nie byli zbyt gościnni. Ślady ze starych ruin zaprowadziły nas prosto do ich obozowiska, aczkolwiek wszystko wskazywało na istnienie kolejnego portalu. Czyli mieliśmy taką aktualizację fabuły. Zobaczmy, co tu się podziało. Okej, kamieniołom jest. Wojskowy koszary obsadzony. Jak widzicie, trochę tutaj tego trzeba pobudować. Na razie tak zostawię, bo nie chcę tutaj nadwyrężać naszej gospodarki, bo nie mamy jeszcze rozpoczętej dobrze produkcji. O, tu będzie jedno żelazo. Albo nawet tutaj damy kolejne. I gdzieś tutaj jeszcze jedna kopalnia ruda żelaza. Może być. Chociaż nie, tam chyba nie przeniesiemy to. A może być tutaj. Czemu nie? Okej, koszary ukończone. Tartak już ruszył. A ta leśnika też. Wszystko mamy. Teraz sprawdzimy, co tutaj, jakie złoża tu się kryją. Wyślemy dwóch. Będzie szybciej. Dobra, leśnicy wzięli się do roboty. Tartak już pracuje też. Ok. Gdzie tak? No, szczęśliwa tutaj ta droga wyszła. O, tak będzie chyba lepiej. W razie czego takie dojście dodatkowe. Chociaż ani ta mi się tu nie za bardzo podobają. Okej, tu mamy jakąś drogę. W sumie można by zrezygnować, połączyć to jeszcze inaczej. Teraz to nagle bym usunął. A mamy złoto. To jest bardzo ważna rzecz. Jak fajnie, że mamy złoto. Okej. Niezmiernie mnie to cieszy, że złoto mamy. To też nieładnie to wygląda, ale trudno. O, i tu możemy szybciutko drugi tartak machnąć, dopóki nam tu nikt nic nie posadził. Okej. Udało się. Tutaj drwal już chyba wyciął wszystko, co mógł. Zniszczmy ten budynek. Odzyskamy trochę zasobów i tutaj mamy złoto. No cóż, jak jest złoto, to nawet nie czekamy, tylko od razu stawiamy kopalnię złota. Złoto będzie bardzo potrzebne nam tutaj. Dobra, na razie podziękujemy tutaj naszym żołnierzom, niech wracają do koszar. Nie ma tu żadnego zagrożenia z tej strony.
razie tutaj ograniczę tylko monetki, żeby nie spływały. Jedna kopalnia złota. I to może być spokojnie druga kopalnia złota. Jeszcze zobaczymy, być może tutaj coś się znajdzie. Kopalni węgla nie ma za dużo. Ale ja tutaj postawię jeszcze jedną, bo te dwie są koniecznie potrzebne do tego rozwoju. No tak, to trzeba by wyrzucić. Trzeba połączyć. To nie tak, to tak nie będziemy się bawić. To musi być tu, o. To musi iść tu. I tu dla pewności jeszcze jedną drogę, chociaż no tak w sumie to nie jest nie do końca potrzebna, ale niech już będzie. I niech nam to wszystko ładnie dźwigają. Dwie kopalnie węgla. No tak, tylko teraz potrzebowalibyśmy więcej jedzenia. Zdecydowanie więcej jedzenia nam potrzeba. Ja tu nigdzie nie widzę za bardzo zwierzaczków. No tu są jakieś małe. Można by tu gdzieś postawić chatkę myśliwego. Jest niezbyt szczęśliwe miejsce. Ciężko tutaj znaleźć dojście. A niech będzie tu. Może tutaj chłopaki coś wymyślą. Okej, tu tartaczek, tu jest fajnie. O, tu można by chyba posadzić co nieco. I zaraz zobaczymy. Tak, tu myślę, że coś by nam urosło. Jest odrobina zieleni, więc w tym miejscu postawimy sobie farmę. Co jest naprawdę tylko jedna farma, to nie za dużo. Nic nas tutaj nie bardzo uratuje sytuację. Popatrzmy tu. Tutaj by można było, ale też nie ma miejsca za bardzo. Pożyjemy, zobaczymy. Tu by można było wyciąć ten las, ale to znowu jest zwierzyna, więc to też nie do końca. Dobra, tartak mamy zrobiony. Niech się zastanowię chwilę. To teraz tak, poczekamy i tu trzeba będzie się rozwinąć na pewno. Wtedy będziemy mieli, podejrzewam, więcej miejsca do budowania. Więc szybciutko tu budujemy jakąś małą strażnicę. Żeby jak nam więcej nam tu miejsca wskoczyło, będziemy mogli może tutaj i tutaj jeszcze jedne farmy posadzić. Posadzić, zbudować. Jeszcze zbudować jeszcze jedne farmy. Okej, kopalnia złota już jest. Niech nam to złoto wydobywają. W międzyczasie trzeba znaleźć miejsce, gdzie byśmy tutaj mogli postawić mennicę, żeby nam to rudę złota przerabiali w pieniądz. Spróbujmy tutaj. Piekarnia, huta, odlewnia, kuźnia. Jest mennica. I droga, pyk, do mennicy jest bliska. Okej. Dobra, przyspieszymy trochę czas. Kopalnia węgla ukończona.
Od razu w jednej spauzuję pracę, bo to za dużo, żeby dwie naraz pracowały, przynajmniej na początku. O, niech będzie wstrzymana praca, niech sobie tam w jednej tylko wydobywają. Chata myśliwego też zrobiona. Kopalnia złota już zaczyna powoli pracować, przynoszą jedzenie. Pierwsze rybki idą. Koszary, dobrze. Teraz jeszcze nam tu przyjdzie żołnierz zająć te koszary. Ok, widzicie, uzyskaliśmy trochę więcej terenu do działania. Myślę, że... Właśnie nie wiem, czy tutaj... Spróbujemy tutaj jeszcze jedną farmę. Postawić. Miejmy nadzieję, że wystarczy im miejsca. Budynek osadzony, koszary jest. Budynek ukończony, jest mennica. No i bardzo dobrze. Teraz stąd wyprosimy żołnierzy, bo to są niepotrzebni. W razie czego będziemy mogli jeszcze pobudować jedną farmę tutaj. Jak kamienie się skończą, możemy zniszczyć ten kamieniołom i spokojnie albo od razu pobudować tutaj farmę. Czemu nie? O, niech budują. Niech budują. Idzie pierwsze monetki. Muszę zablokować tutaj wpływ monetek. Dobrze, wszędzie jest zablokowane. Tak. Dlatego będzie, żeby lepiej, najlepiej wykształcić naszych żołnierzy, potrzeba jak największego budynku. Wtedy to jest najbardziej ekonomiczne. Patrzę, czy przypadkiem gdzieś nie przegapiłem. Nie, to wszystko jest pozamykane. Ok. Myśliwy gdzieś tam coś znajduje jeszcze, więc jedzenia jest. Ok. Jak zbudujemy farmy, to będziemy potrzebować jeszcze do tego młyny. Ale nie mogę to postawić, bo zabiorę miejsce potrzebne do uprawy. O, ale młyn mogę postawić tutaj spokojnie. I potem do tego wszystkiego będzie nam potrzebna jeszcze piekarnia. Piekarnie. Gdzie możemy piekarnię wrzucić? No zobaczcie, tu możemy jeszcze jedną chatę rybaka postawić. Czemu nie? A piekarnię byśmy mogli gdzieś tutaj. O! Huta, odlewnia, kuźnia. Gdzie tu jest? Browar, spichlerz. Piekarnia, jest piekarnia. Dobra, od razu podłączmy. Niech już też nam budują. No zobaczcie, tutaj farma ładnie już rośnie. Mennica oczywiście pracuje na całego. Jedzenia, no jedzenie tak średnio się kończy raczej. Mamy pierwszą farmę. Chatka rybaka też już się tworzy powoli. Kamieniołom tutaj nadal zbiera kamienie. Wszystko jest ładnie. Dobra, możemy drwala odpalić. Widzę, że drzew jest dookoła sporo. Niech chłop popracuje sobie. Młyn ukończony. Chatka rybaka też ukończona. A, i jeszcze potrzebujemy studnie. Bez studni nie będzie wody do piekarni. No, posiane zboże, zobaczcie, coś tam się dzieje, więc może jest jakaś szansa. Więc może jakaś szansa, że coś tu się uchowa na tej ziemi. Budynek farma,
Dobrze, też została nam jeszcze jedna farma. Na razie wszystko idzie dobrze. Mamy piekarnię i farmę. I młyn. I jest studnia, jest. No zobaczymy, czy w dobrym miejscu postawiłem. Może się okazać, że tu wody nie będzie, bo nie wiem, jak to jest, nie pamiętam, w dwójce. Czy muszę znaleźć wodę, czy będzie zawsze woda dostępna? Czy też może tej wody nie będzie? A jest. Będzie jakiś kubełek, więc dobra, woda jest. Zastanawiam się, czy tu mogę jakoś... O, bezpośrednio niech noszą do piekarni wodę, żeby nie chodzili tędy przy młynie. Mamy pierwsze zboże, okej. No to będziemy mieli przynajmniej produkcję, odpowiednią ilość jedzenia dla naszych górników. Farma 100%, ta dopiero zaczyna pracę. A sprawdźmy, czy tu mogę postawić świnek hodowlę. Hodowlę osłów tylko. Niestety świnek jeszcze nie da rady. No to na osły to sobie tam z czasem poczekamy, bo nam potrzebne, o, tutaj, żeby na tych drukowanych drogach pojawiają się osiołki i pomagają w transporcie wtedy. To zaraz zobaczymy, ile tych osiołków mamy, bo może już się kończą. Jeden, kończą się, no jednak ta farma jest potrzebna. No dobra, to postawimy ją tu na kamieniach, bo ona nie potrzebuje żadnej żyznej gleby. Mamy hodowlę osłów. Jak to teraz pociągnąć, żeby nie zniszczyć tutaj pól uprawnych? O, na przykład tak. Będzie nam tu się... Osiołki będą nam się mnożyć i na nowych drogach też będą wspomagać transport. Okej. Zobaczmy. Teraz wszystko tu chatka myśliwego. Widzę, że wyłapał chyba całą zwierzynę. Podziękujemy mu. I zamiast myśliwego postawię tu drwala, żeby trochę oczyścił teren. I będziemy mogli mieć w razie czego tu jeszcze farmy. A to za sekundę. Niech nam tylko zniknie jeszcze te zgliszcza po zniszczeniu. Przyspieszmy czas. Ok. I chata drwala. Niech tutaj myślą. Zobaczmy tu. Koszary. Dobra, możemy dalej się rozbudowywać. Niech budują kolejne koszary. Mamy produkcję złota, więc będziemy mogli sobie rozbudować nasze wojsko. Tak na wszelki wypadek wyślę tu jeszcze ze dwóch zwiadowców. Tu też postawię flagę. I tutaj też wyślę zwiadowcę. Niech patrzy, co tu się dzieje dookoła. No, się chyba kamienie kończą. Tu już się chyba nawet skończyły. Tak. To też dziękujemy. Tu się skończymy kamyczki. Postawimy tutaj flagę i wyślę tutaj też zwiadowcę. Niech zobaczy, co się tam dzieje. W razie czego pobudujemy tutaj koszary, żeby się rozbudować. Jak tam młyn już pracuje pełną parą, piekarnia też. Dobra, niech nam tutaj tylko szybko się te rzeczy pobudują. I to będzie w tym odcinku wszystko. No zobaczymy, mamy podstawę gospodarki już rozkręconą. Będziemy potem szybko rozwijać się wojskowo tutaj na północny zachód i tworzyć i szkolić naszych żołnierzy, żeby byli lepsi w walce niż przeciwnik. Czyli będziemy dostarczać im właśnie złotych monetów. No zobaczmy, co tu się daje. Tak, a co tu jest?
Aha, tu mamy kolejne kamienie. Pozwolę od razu sobie kamieniołom tu postawić i podłączyć. Tutaj mamy jakieś złoża, ale też tego terytorium jest okropnie dużo. No poczekamy, to coś się przypatruje na zwiadowce. O, odkryłem jeszcze kawałeczek. Odkrył nam tu kawałeczek terenu. I jeszcze tu chyba odkryje. Tak, tak, patrzy w tą stronę, więc jest szansa, że coś tu zobaczy. O, o jakiś gaj oliwny powiedzmy. Więc tak, tutaj czekamy na trzy kamienie. Koszary ukończone. Nasi dwaj zwiadowcy drepczą. A mamy trochę żyznego terenu bardziej. Trzeba będzie chyba tu szybko się rozbudować, żeby go przejąć, zanim tam przeciwnik się rozbuduje. Idą nasi żołnierze, niestrudzeni. Tutaj? O, tutaj też jest ciekawie. No i zdecydowanie budujemy tu chatkę rybaka. Nawet koniecznie. I trzeba będzie zobaczyć, co tu są te za złoża. Kurczę, dużo tych miejsc do sprawdzenia. Najważniejsze jest złoto standardowo. Ale inne zasoby też trzeba wziąć pod uwagę. Zaraz sprawdzimy. Tak, farma 90% może być, 95% może być. 100% właśnie najbardziej może być. Ok, koszary obsadzone. To ja tu stawiam flagę i wysyłam naszych geologów. A jeden wystarczy, bo tutaj nie wiem. Chociaż możemy dać dwóch, będą szybciej to robić. O, tutaj jest pustkowie, ale za to dużo złóż, więc pewnie też coś tam ciekawego musi być. Na razie niech sobie te drogi tam stoją, tak w powietrzu niby. Jest, hodowla osłów ukończona, super. Będą mogły się drogi rozbudowywać dalej i transport być udoskonalony. A jak najszybciej zapomniałem wyłączyć, no bo już monetkę mogą dostać. Nie chcę, żeby tu dostawali monetki. Trzeba to zablokować. Pewnie jakąś monetę, tak, już jedną dostanę, no trudno. Nie zmarnuje się, ale można by ją wykorzystać lepiej po prostu. Tu tartaki pełną parą pracują. Mennica też daje radę. Kopalnia na 100%. Czyli wszystko jest cacy. Mamy ukończony kamieniołom. Ok. W tym momencie myślę, że ten odcinek skończymy sobie spokojnie. Zapiszę sobie tę grę. I wrócimy następnym razem. Do zobaczenia. Hej.